No Michał, co tu można zrobić z tymi chwastami? No... Co byś ty zrobił? Ja bym je wypalił. A wypalił. Każdy, kto ma na swoim podwórku jakąś drogę, parking czy ścieżkę wyłożoną kostką brukową, ma także problem z jej zachwaszczaniem jakimiś roślinami, a nawet mchem. Kostka jest tak ułożona, że pomiędzy właśnie te szczeliny wsypuje się piasek, a w nim pięknie rosną właśnie różne chwasty. Czyszczenie kostki sprawia wiele problemów, więc jakie tu można zastosować metody? Można to zrobić mechanicznie, na przykład takim skrobakiem albo taką szczotką drucianą. Ale jest to uciążliwe, trudne i mało wydajne. Można wymyć kostkę za pomocą myjki ciśnieniowej, która usunie chwasty, mech, i brud oczywiście z jej powierzchni. Ale ten efekt jest krótkotrwały, bo za chwilę w tej wilgotnej warstwie piasku, która między kostkami się znajduje, znowu będą kiełkowały chwasty i luzu mech. Bardzo skutecznym sposobem pozbycia się chwastów z kostki są opryski chemiczne. Do tego celu używa się różnych preparatów, tak zwanych herbicydów, które najczęściej są wykonane na bazie substancji chemicznych, działając na zielone części albo też systemowo poprzez wchłanianie ich przez liście do korzeni niszczą całe rośliny po jakimś czasie. Niestety w składzie tych środków może być glifosat, który jest środkiem służącym nawet w uprawach do zwalczania chwastów, szczególnie przy uprawach roślin modyfikowanych genetycznie, a te rośliny mają wtedy taki gen odporny na jego działanie i nie giną, giną chwasty. Natomiast glifosat to potencjalnie rakotwórczy środek. Tak uważa m.in. Światowa Organizacja Zdrowia oraz Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. Chociaż nie wszyscy podzielają taką opinię, ja wolę tego nie stosować. Środki chemiczne stosowane w herbicydach mogą stanowić zagrożenie dla dzieci, zwierząt biegających po kostce i wdychających właśnie te opary, które pozostaną na powierzchni. Dlatego do usuwania chwastów wybieram metodę bezpieczną i skuteczną i eliminującą ten problem szkodliwości. Do tego celu stosuję specjalne urządzenie, tak zwaną wypalarkę chwastów. Wypalarka gazowa to taki właściwie palnik gazowy, tak zwany palnik dekarski, który zasilany jest tu w tym wypadku z butli propanowo-butanowej. Na przykład może być duża butla albo taka mniejsza, łatwiej ją wtedy przenosić. Przewód gumowy specjalny tu ma 5 metrów, więc dość rozległy obszar można bez przenoszenia wyczyścić. Tutaj jest rękojeść do regulacji i wypływu gazu i pokrętło, które reguluje taki stały wypływ minimalny, żeby płomień nie gasł w czasie pracy. I taki właśnie płomień. Nieduży, natomiast jak się dyszę naciśnie, to płomień jest dużo, dużo większy. To, co Wam pokazuję, to jest wypalarka gazowa, przypięta do małej butli. Wtedy tutaj jest dodatkowo zastosowana redukcja z mniejszego gwintu na małej na duży. Następnie tu posiada taką dyszę z końcówką, przez którą wydostaje się płomień. Zobaczcie, jak to działa. Odkręcamy tutaj gaz. Podpalamy. No jak było widać, ta wypalarka działa dość sprawnie, ponieważ podczas wypalania chwastów tu
emitowany jest dość rozległy ogień, więc to urządzenie nie nadaje się na przykład do ich wypalania gdzieś na tarasach z drewnianym wykończeniem. Nie nadaje się również do niszczenia chwastów ze ścieżek biegnących wzdłuż kwiatów, jakichś na przykład gazonów z kwiatami, rabat z kwiatami, gdyż może uszkodzić te kwiaty. Tutaj trudno skontrolować szerokość tego płomienia, ale jeśli mamy do wypalenia taką dużą powierzchnię kostki, to jest, działa to fajnie, właśnie idealnie, bo szybko i skutecznie. No, ta wypalarka w zasadzie służy do zgrzewania pap termozgrzewalnych, a ja jej po prostu używam do wypalania trawy w kostce. Długość tej lancy całej jest 85 cm, więc na stojąco można spokojnie tym manewrować. Długość przewodu, tak jak już mówiłem, to jest 5 metrów. Zużycie gazu około 4 kg na godzinę. Temperatura płomienia 1850 stopni Celsjusza. Ta duża wydajność cieplna pozwala na szybką, wydajną pracę na dużych powierzchniach. No, tylko trzeba właśnie, tak jak już powiedziałem, uważać na blisko rosnące rośliny. Dlatego też w takich sytuacjach, gdzie trzeba bardzo dokładnie skierować wypalenie, stosuję wypalarkę elektryczną o mocy 2500 W. Ta wypalarka działa na gorące powietrze, służy do wypalenia chwastów, również do usuwania jakichś pozostałości farb. Można nią również rozpalać grilla czy jakiś kominek ogrodowy. Muchawa posiada 2 stopnie regulacji. Tu mamy włącznik. Pierwszy stopień, wtedy temperatura wylotu tego powietrza z wyższy wynosi około 50 stopni. I drugi stopień, maksymalny rozgrzanie, to jest 600 stopni. Jest bardzo lekka, około kilograma waży. Długość tej lancy wynosi około metra, więc łatwo też ją manewrować, przenosić, przechodzić. W komplecie jest kilka nasadek, między innymi taka nasadka do rozpalania grilla, bo taka dysza płaska, szeroka, albo taka do skrobania właśnie powłok. I jeszcze dwie takie, jedna jakaś przedłużka, druga taki kształt właśnie. Można wykorzystać w zależności od potrzeb. No i teraz zademonstruję działanie takiej wypalarki. Włączyłem na drugi stopień, przykładam dyszę i oczywiście kilka sekund trwa to wypalenie. Precyzyjnie, właśnie w jednym miejscu, nie niszcząc roślin obok, gdyby obok jakieś rośliny rosły. I tu jest najlepszy przykład, jak właśnie jedna roślina jest wypalona, a druga obok została. I ją też wypalimy. No więc wydajność tej wypalarki jest dużo, dużo mniejsza niż gazowej. Ale jeżeli będziemy systematycznie te chwasty wypalać, to jakiś czas przy dobrej pogodzie, szczególnie słonecznej, to również poradzimy sobie i na większych powierzchniach. Mam ją od tego roku i już kilka razy używałem. No, przy jednej i drugiej wypalarce należy zachować jakieś zasady bezpieczeństwa. Tu jeszcze jest dodatkowo przy wypalarce elektrycznej potrzebny prąd, więc no nie wszędzie się da, bo jeżeli jest działka bez prądu, czy jakieś miejsce, no na przykład na cmentarzu przy nagrobku, jeżeli chcemy kostkę wyczyścić, no to ręczne takie drapanie jest bardzo uciążliwe, a tu możemy właśnie przenieść taką wypalarkę z butlą gazową i to zrobić szybko i sprawnie. A jeżeli mamy prąd, tą wypalarkę elektryczną z gwarancją, że nie uszkodzimy roślin, na których nam zależy, rosnących blisko chwastów. No jeszcze dodam, że ceny tych urządzeń nie są zbyt wygórowane. Tak gazowa kosztuje razem z przewodem i
końcówką do mocowania około 100 zł, czy niecałe 100 zł. No tylko trzeba oczywiście zużyć gaz. A taka opalarka elektryczna też w podobnej cenie, no tylko trzeba zużyć prąd. No to tyle. Na dzisiaj dziękuję, że oglądaliście ze mną ten film. Proszę o polubianie, o subskrypcję i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia.